Wszystkim, dzisiaj będzie pozytywny odcinek, ponieważ Mirek dostał pracę i od początku kwietnia będzie mógł się już rozwijać w branży IT. Ale kim jest Mirek, zastanawiacie się. Mirek jest to pseudonim artystyczny jednego ze słuchaczy, który odezwał się do mnie na początku roku, ponieważ chciał pracować w IT, ale miał problemy, żeby zrobić ten pierwszy krok. Oczywiście nie zgodził się na to, żeby pokazywać jego dane osobowe, i jak najbardziej to rozumiem. Ale jakieś fragmenty CV możemy tutaj omówić. Chłopak ukończył studia techniczne w zeszłym roku i od tamtego czasu szuka pracy bez skutku jako programista albo chociaż coś z branży komputerowej, ponieważ już od paru lat pracuje w galerii handlowej w takim nadziele RTV, no RTV-AGD, ale powiedzmy, że bardziej RTV, żeby lepiej brzmiało, czyli sprzedaje komputery, laptopy, drukarki i telefony. Więc ma jakieś ubycie z klientem, ma jakieś ubycie z technologią. Czasami też jest tak, że klienci przychodzą, bo coś kupili i nie działa, a nie jest to reklamacja, więc jakieś tam problemy też umie rozwiązywać, no ale wiadomo, jest to takie programowanie. Tam w rozmowie udało się wyciągnąć, że jak mają tam czasami jakieś swoje raporty, tam w Exceliku coś tam klepią, no to tam jakimś visual z basic do tego Excela jakieś tam raporciki, coś tam, jakieś te dane potrafi przerobić. Więc. Takie można powiedzieć typowe, standardowe CV juniora, który ma wiedzę teoretyczną z uczelni, ma jakąś wiedzę praktyczną, no ale musi, żeby zacząć gdzieś programować, musi gdzieś zacząć. Oczywiście od razu można powiedzieć, że kandydat jest z góry skreślony, ponieważ nie ma tutaj linku do jego stu projektów na GitHubie, nie ma profilu Linkedinu, gdzie jest 300 połączeń jego znajomych, więc taki kandydat w niektórych firmach już jest z góry, skazany na niepowodzenie, bo co to ma być? No ale tak wygląda standardowe CV standardowej osoby, która kończy studia i ma jakąś pracę na tutaj chłopak jest w dobrej pozycji, bo chociaż pracuje na co dzień z technologią i z klientami, więc to jest pożądane. Więc przygotowaliśmy się do naszego eksperymentu. Chłopak kupił nową kartę e, SIM, żeby jak ktoś zadzwoni, żeby było wiadomo, że to z tej rekrutacji z tej której ja wysyłałem, żeby nie były takiej zaległości. Zrobiliśmy nową skrzynkę tylko pod to, że jak przyjdzie jakiś mail. Ja tą skrzynkę monitorowałem, żeby było wiadomo, że to też jest z tej, a nie z jakiejś rekrutacji sprzed pół roku. I w sumie wysłaliśmy aplikację na ponad 4000 ofert pracy. Przypomnę, eksperyment zaczął się gdzieś na początku roku, w połowie stycznia, a mamy kwiecień, czyli ponad dwa. Miesiące albo i trzy. na to patrzeć. No, czy liczymy od zera, czy od jedynki. Ale powiedzmy, gwarantowane dwa miesiące nam to zajęło. Ale podejrzewam, że jakbyśmy robili to teraz, byłoby dużo szybciej, bo będzie protip na koniec, który będzie trochę zaskakujący. Więc nasze kryteria było takie, że aplikujemy, staramy się aplikować przez jakieś platformy, które oferują jakiś podgląd z jakby etapu naszej rekrutacji. Bo, jak jest jakaś oferta na maila, wysłamy maila, nie wiadomo, czy on w ogóle dotarł, czy ktoś go otworzył, czy ktoś go przeczytał, nic nie wiemy, tak więc tak możemy słać spamu bez końca. Natomiast niektóre platformy, tak jak tutaj, Pracuj.pl, kiedy aplikujemy, pozwalają nam tutaj bardzo ładnie pokazać, że jest otwarta, ta jest dostarczona, a tutaj na przykład odrzucona. Tak? Więc dzięki temu mieliśmy jakąś taką informację zwrotną i tu już jest pierwsza ciekawostka, 60%. Aplikacji nawet nie została otwarta przez pracodawcę. Mimo, że to ogłoszenie dalej wisi, albo dalej jest publikowane jako nowe, z nowym numerem po paru tygodniach, to pracodawca nawet się nie pofatygował, żeby otworzyć te aplikacje, które były z poprzedniej, czy z obecnej oferty pracy. Więc jaki jest sens? Na no, pewno są jakieś sensy, o których poruszaliśmy, że tam wizerunkowe, że firmy chcą. Bo się rozwijają, bo mogą pokazać zespołom, że mają ciężko, ale firma szuka ludzi, więc muszą zagryźć zęby i robić tą dodatkową robotę po godzinach za darmo, ale firma szuka. Różne mogą być powody, ale nie o tym ten odcinek. Więc 60% firm nawet nie otworzyło aplikacji, mimo że oferty dalej tam sobie wisiały. To już było słabe. 8% firm Otworzyło te oferty, więc to już jest dobre, że zapoznali się chociaż z wymaganiami finansowymi kandydata. Tu akurat przy pracy są czasem dodatkowe pytania, wszystkie je wypełnialiśmy i tam też są czasem takie fajne widełki, <grych> że na przykład jakie mamy oczekiwania finansowe. Załóżmy do 4000, od 4 do 8 i od 8 w górę, tak? Więc tak naprawdę każdy chyba wybierze te pośrodku, bo między 4 a 8 to jest spora różnica dla juniora, tak? bo 4 to jest minimalna krajowa. A8, no to już że to jest taka dobra, solidna pensja dla juniora, więc nie wiem, czy pracodawca liczy na to, że ktoś kliknie te dolne wideo No ale dobra. Natomiast 3% firm, 3% firm wzięło i odpisało, że yy, no niestety, ale dro, drogi kandydacie, nie spełnili naszych oczekiwań. Tu też jest ciekawostka. Po pierwszej fali specjalnie zacząłem wysyłać aplikacje w nocy jeśli przechodziła informacja zwrotna na przestrzeni kilku minut, czy o drugiej w nocy, że niestety kandydacie nie spełnia naszych oczekiwań, to na pewno dział HR nie pracuje o drugiej w nocy. No może niech będzie, że może jest jakaś firma globalna i ma dział HR, nie wiem, w Indiach. To może jest, ale nie okłamujmy mi się z reguły HR są lokalne w danym państwie, w którym rekrutują, żeby to była ta sama strefa czasowa, ta sama kultura. Więc firmy otwierają. Odrzucają i tyle. Więc to też było bardzo zastanawiające, ale też były firmy, które odrzucały z wiadomych względów. Teraz tutaj pokażemy moich ulubieńców. Tutaj są moi ulubieńcy Raiffeisen. Jak wiemy, Raiffeisen już się parę razy przewijał w moich tutaj materiałach. Zobaczcie: Linux administrator, Linux administrator. To ogłoszenie już nie wiem, ile tutaj wisi długo. I jest wymagana znajomość języka ukraińskiego. Dalej nie rozumiem, jaki, jaka jest potrzeba, żeby administrator Linuxa potrzebował ukraiński. Może ma jakieś serwery ukraińskie, ale <grytanie> że tyle miesięcy nie mogą znaleźć kandydata, to jest dla mnie trochę bardzo zastanawiające. A jeśli to połączymy te kropki na przykład z mbankiem, który ostatnio podniósł opłaty za wypłaty, ale jest gwiazka, nie dotyczy Przybyszy z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 2022, no to można tam sobie jakieś niedopowiedzenia zrobić, ale nie chcę bana. tak? Więc ta firma na przykład ma cały czas to ogłoszenie, ale jeśli nie znamy ukraińskiego, to niestety się do niej nie dostaniemy. tak? Na to stanowisko też aplikował nasz Mirek. A jeśli popatrzymy zupełnie z innej strony, zobaczcie na chwilę obecną. Pracujpl chwali się, że ma 6000 ogłoszeń. Jeśli kogoś ciekawi, takie ogłoszenie na pracuj.pl, taka standardowa cena za 30 dni, bez żadnych tam wyróżnień, czy jakichś tam rabatów. Wiadomo, wszędzie są jakieś fikołki, można tak jak na Lego zrobić wyróżnienie, podbicie, odnowienie, customowe logo, link do filmu. To kosztuje 1600 zł. Jedna oferta pracy, więc jeśli pomnożymy to razy 64, czekajcie, coś pomieszałem. 664 i razy 1600. To jest 10 baniek. 10 baniek co miesiąc dostaje Pracuj.pl za publikację tych ogłoszeń, co można powiedzieć, że jest bardzo dobrym biznesem, biorąc pod uwagę, że taki portal na zasadzie jednej tabelki, jakichś filtrów lokalizacji można łatwo zrobić. Jeszcze raz. No, 10 baniek. 10 milionów. Dobry hajs. Myślę, że nic, tylko zacząć teraz robić portale z ofertami pracy. I takich portali jest dużo: jest Protokół, jest Bulldog, i ma jakichś dziwnych, które walczą o te firmy, żeby publikowały na nich swoje ogłoszenia. Natomiast jeśli jesteśmy tutaj w przedziale IT, naszego Mirka, zobaczmy. Tutaj w dziale IT jest 6000 ogłoszeń, tak? Ale teraz nasz Mirek niestety nie jest juniorem, jest tutaj, weźmy, praktykant, stażysta bo nie jest specjalistą, tak? To tak naprawdę mamy na chwilę obecną 950 ogłoszeń na pracuj.pl, tak są różne portale, ale akurat tutaj korzystam na chwilę obecną z pracuj.pl. A przypomnijmy, każdego roku ponad 13 czy 15 tysięcy absolwentów wypuszczają uczelnie wyższe, a w branży IT tak naprawdę 50% ludzi ma wykształcenie techniczne związane z informatyką. Pozostałe 50, to albo są osoby, które się same nauczyły, albo to są osoby po bootcampach, albo osoby, które tak naprawdę im wiedza techniczna nie jest potrzebna, a dalej pracują w IT. No bo jeśli jesteśmy administratorem aplikacji biznesowej, to nie potrzebujemy programować w C Sharpie, ale za to potrzebujemy odróżniać, czym się różni inflacja od deflacji, bo to jest aplikacja finansowa i bardziej to jest nam potrzebne, a nie klepanie kodu. Więc to nie jest tak, że jeśli chcemy pracować w IT, to musimy być programistą. W IT jest naprawdę bardzo dużo różnych specjalizacji, które dają różne satysfakcje, również pozwalają zdobywać pieniądze i to nawet duże, ale niestety nie jako junior. Powróćmy do naszego Mirka. Jeszcze a propos ofert pracy i tego licznika, co tam był na górze, to jest mój faworyt. Zobaczcie tutaj DevOps w jakiejś firmie Prosoma i zobaczcie, ile oni tutaj lokalizacji nas szybali. Tak, tyle lokalizacji, ale każde z tych ogłoszeń dla każdego miasta ma inny numer, więc liczy się indywidualnie. Więc jeśli popatrzymy, że jest nawet tam 900, 900 ogłoszeń, ale w niektórych z nich są lokalizacje, bo jest parę głównych miast wpisanych, bo firma ma różne siedziby, albo firma wpisuje tak, żeby po prostu łapać kandydatów na lokalnym rynku. To się okazuje, że tych ofert jest jeszcze mniej, aniżeli nam się wydaje. Też moim tutaj wykopaliskiem fajnym był właśnie Junior Developer w T-Mobile'u. Junior, tak? Junior, więc osoba, która zaczyna, która robi początki, ale musi być na kontrakcie B2B. No to już jest troszkę można powiedzieć, że słabe z punktu widzenia bezpieczeństwa socjalnego pracowników, bo. Junior to przeważnie chciałby mieć jakieś poczucie bezpieczeństwa, nawet go zatrudnić na jakieś umowę, zlecenia. A B2B to popracujesz, wystawiasz fakturę, nie podobasz nam się następnego dnia, nara. Na Ale wiecie, duże telekomy, B2B, junior, no dobra. Więc aplikowaliśmy na te 4000 ofert i co najlepsze, ofert odpowiedzi było dosłownie kilka. Ale teraz Protip. Teraz Protip. Okazało się, że nie ma sensu w ogóle aplikować na oferty, które już wiszą. Tutaj gdzieś. Zaraz zobaczmy, jak mamy oferty pracy. Jeszcze raz. To jest data publikacji, gdzie tu się ukrywa data publikacji. Ja to robiłem przez API, więc było mi troszkę prościej. O, czas publikacji ogłoszenia. I tutaj weźmy na przykład 24 godziny. Tak. I. Zrobiliśmy sobie takiego po prostu bota, który co godzinę przeglądał nowe oferty i jeśli była nowa oferta, to na nią występował, aplikował i wtedy dużo więcej było otwieranych tych ogłoszeń czy tam ofert, co tam wyspaliśmy. Więc wygląda to tak, że jeśli firma otwiera taką rekrutację i załóżmy zaczynają spływać kandydaci, to szkoda też im czasu, żeby przeglądać te setki. Czy może na te tysiące aplikacji? Biorą pierwszych z góry, jeśli pierwszych kandydatów pięciu z góry spełnia jakoś wstępnie ich oczekiwania, no to ich zapraszam na kolejny etap. A jak te z pierwszego etapu się nie spiszę, to biorą kolejnych z tych pięciu, mimo że ogłoszenie dalej wisi cały miesiąc, dalej tam setki ludzi aplikują. Więc to jest ten my, który odkryliśmy w połowie naszego eksperymentu, że aplikacja na ogłoszenia, które wiszą długo, zbytnio już nie mają sensu, bo już ktoś wcześniej na nie aplikował i dział HR nie będzie analizował wszystkich kandydatów, tylko tych, którzy byli pierwsi. I tutaj właśnie ładnie to było widać na pracuj.pl. I lecimy dalej. To był nasz analityk. Jeszcze też taka ciekawostka. Niedawno były targi pracy. Jobicon. Tak, to też tam z pewnych względów się obiło, bo zaprosili chłopaka na targi, bo chcieli z nim porozmawiać. Taka, wiecie. Speed dating, można powiedzieć, w rekrutacji. Jednym tutaj ze sponsorów jest Nestle. Zobaczmy jakie oferty tutaj ma Nestle dla naszych pracowników. Nestle. Dobra, wszystkie oferty, bo coś tu się źle wyszukuje. Nestle, dobrze. Nestle. No tak, mamy jakieś Nestle Purina. Nie wiem, co to jest, ale Nestle Purina ma technik liniowy i lider obszaru elektromechanik. To myślę, że to jest jakaś fabryka. Nowa wieś, tak, to jest fabryka, więc to nie bardzo. Nestle. A też jest dziwne, bo tych ofert nie było jeszcze. Opublikowana 25 marca, czyli była opublikowana na dzień. Ich tych ofert nie było wcześniej. One były opublikowane na dzień przed tymi targami. Jobycon, co za przypadek, można powiedzieć. Bierzemy drugie Nestle, Nestle Polska. A co Nestle Polska ma do zaoferowania? Tych ofert jest dużo więcej tutaj. Zobaczmy, 27 marca, 25 marca, widzicie, pojawiły się targi pojawiły się oferty. Więc teraz pracodawca jest spoko, natomiast przez ostatnie tygodnie, jak tam zaglądaliśmy, no to tutaj po prostu była plaża. Więc tak, na targi się wystawiać jest hajs, są rekrutacje. No dobra, nie będę narzekał. Weźmy sobie w IT, jak to wygląda. W IT mamy praktykę i praktyki. Mm, ale fajnie. Można sobie popraktykować, czyli mając status studenta, czyli będąc przynajmniej na trzecim roku studiów, no tak z reguły wymagają. Możemy sobie wakacje, kiedy pracownicy mają wolne, potyrać, a potem jak zrobimy więcej od pozostałych. To może zostaniemy, może nie. Dobra. Tu no mamy Polskę. Zobaczmy, co u nich na stronie. Pozdrawiam Nestle. Zobaczmy Polskę. Tutaj w Polsce zobacz 117 ofert pracy, dział produkcji, elektromechanik. Jeszcze brakuje wózka widłowego. Ciekawe, czy znajdziemy jeszcze wózek widłowy. Nie ma wózka widłowego. No to dobrze. A jeszcze to niedawno był. Natomiast jedziemy teraz do Warszawy i zobaczmy, tu jest szukaj, szukaj stanowisk. Zobaczmy co mamy w Warszawie. I zobaczmy dział IT. Och, całe cztery oferty, Rary, Tasik. Wiadomo, nie, nie tylko branżą IT coś stoi, ale zobaczmy tutaj, to tak, mamy praktyki, praktyki i tutaj mamy dwóch deweloperów i analistę. No dobrze, a zmieńmy miasto. Zobaczcie, jak dobrze jest napisany portal Kariera na, na Nestle. Wybrałem lokalizację, teraz chcę ją zmienić. Tu nie ma żadnego drop-downa, tu nie mogę tego zamknąć. Tu jeszcze działa, tak? Tu mogę się przestawić z Polska. Lokalizacja. O, to czekajcie, teraz wybiorę Polska. O. To teraz mogę wybrać tylko Warszawa, więc nie ma nic innego w Warszawie. A tu weźmiemy dowolne. Dalej nie można wybrać. Tak, bo jeszcze myślałem, że może od tego, że wybrałem w Warszawie IT to coś... Nie, nie można wybrać tej lokalizacji. Więc bardzo dobrze napisana aplikacja, ale przynajmniej praktykanci i stażyści będą mieli co robić w aplikacji. Więc powrócę, powróćmy, przepraszam, do mojego Mirka. Mirek dostał pracę, ale tak naprawdę najciekawsze jest to, że pracę nie dostał do żadnego z tych ofert, do których, rekrutow do których startowaliśmy. Mirek dostał pracę jako tester. Jako tester będzie zarabiał podobnie tyle, co w galerii handlowej, ale już będzie w branży. Tak, już z testera to już tam troszkę można coś podziubać. A tylko dlatego dostał testera, że czasami jak aplikujemy na jakąś rekrutację, to tam jest taki ptaszek, że zgadzamy się, żeby nasze dane tam zostały, to wtedy przy kolejnych rekrutacjach wezmą, wezmą nas pod uwagę. No i tam akurat chłopak się zgodził, że, że będzie testerem. Więc operacja zakończona z sukcesem. Więc to byłoby na tyle. Cieszę się, że Mirkowi mogłem pomóc. A jeśli ktoś szuka również pracy, no to morał z tego jest taki. Czyli jeśli aplikujemy, to trzeba aplikować na najnowsze oferty jak najszybciej, bo po prostu HR nie są w stanie przemęłać tych tysięcy kandydatów, którzy potem spływają, a jeśli nawet spełniamy te kryteria, to firma i tak mamy 50% szans teoretycznie, że otworzy nasze ogłoszenie albo i nie. A jeśli na to tworzy, a okaże się, że nie spełniamy oczywistego wymogu, jak na przykład, przykład znajomość języka ukraińskiego and Bank, no to wtedy też ta blada jak to mówi. Przypomnę mamy kanał na Discordzie do usłyszenia.